Dzień dobry. Moim Państwa gościem dzisiaj jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Pierwsze pytanie. Dlaczego pan chce zostać prezydentem Polski? Witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam też naszych widzów. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że Polska potrzebuje inaczej realizowanej prezydentury. Myślę, że dzisiaj są takie czasy i takie są wyzwania rozwojowe przed nami. Myślę, że tym głównym jest odbudowa gospodarcza naszego kraju, jest reindustrializacja Polski, wreszcie realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, także w aspekcie tym, o którym dzisiaj tutaj mówimy na konferencji u państwa w Jeleniej Górze, czyli powrotu do głównej gry byłych miast wojewódzkich, które przez utratę swojego statusu, a także poprzez no niestety zniszczenie dużej części polskiego przemysłu w ostatnich 26 latach ogromnie straciły i tracą dzisiaj mieszkańców. Ludzie po prostu wyjeżdżają, a zrównoważony rozwój oznacza poprawę ich warunków infrastrukturalnych, oznacza poprawę warunków dla przedsiębiorców po to, żeby kraj mógł się rozwijać. I to jest dzisiaj, uważam, wielkie zadanie dla przyszłych władz. Ale ponieważ moim zdaniem z bardzo specyficznego mandatu, jaki ma prezydent Rzeczypospolitej, jedyny taki mandat w Polsce pochodzący z powszechnych wyborów, gdzie konstytucja wyraźnie mówi, że prezydent jest wybrany przez naród, jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, wynika właśnie to, że to prezydent powinien być tym, który jest jednym z inspiratorów takich działań, wskazuje kierunki. Stąd moja propozycja powołania Narodowej Rady Rozwoju i deklaruję to, że jeżeli zostanę przez moich rodaków wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to taką radę przy prezydencie Rzeczypospolitej natychmiast powołam, która właśnie będzie pracowała nad strategiami rozwoju kraju. I z góry też deklaruję, że ja będę wspierał wszystkie działania, niezależnie od tego, jaka będzie w danym momencie władza, wszystkie działania, które będą w tym kierunku zmierzały. W tym kierunku, żeby tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, żeby odbudowywać polski przemysł, żeby właśnie budować nasz potencjał, przede wszystkim, żebyśmy zatrzymali w naszym kraju młodych ludzi i żeby ci, którzy wyjechali, już wrócili. Bo mam wielką obawę, nie ukrywam tego, że jeżeli ta sytuacja, która dzisiaj jest, będzie nadal trwała, a ja już odwiedziłem prawie 200 powiatów i rozmawiałem także z wieloma młodymi ludźmi, którzy mówią, że dzisiaj w kraju naszym nie widzą dla siebie perspektywy i że to widmo ich wyjazdu za granicę jest absolutnie realne. Jeżeli ich nie zatrzymamy, to stracimy jedno pokolenie. Polska nie może sobie na to pozwolić. Dlatego dzisiaj to jest w moim przekonaniu najważniejsze zadanie i tu jest konieczne absolutne współdziałanie władz. Ja w to współdziałanie wierzę i chcę w tym procesie wziąć udział właśnie jako prezydent Rzeczypospolitej, bo uważam, że prezydent ma tutaj wielką rolę do odegrania, właśnie takiego inspiratora. No, poza tym ma swoją inicjatywę ustawodawczą i może też występować z projektami ustaw, ma możliwość powoływania na ważne stanowiska w państwie. To powinno być realizowane odpowiedzialnie, dlatego ja mówię o prezydenturze aktywnej, odważnej, ale rozważnej, bo odważnie trzeba też polskie sprawy reprezentować na arenie międzynarodowej, no i niestety także i twardo, bo my potrzebujemy naszej suwerennej polityki po to, żeby nie były przyjmowane choćby w Unii Europejskiej takie dokumenty jak ostatnie konkluzje Rady, gdzie jest wyraźnie mowa o projekcie dekarbonizacji gospodarki europejskiej, czyli odejścia od węgla, rezygnacji z węgla w gospodarce. A przecież węgiel jest naszym podstawowym surowcem energetycznym. My sobie na coś takiego nie możemy pozwolić. Komentarz czterech decyzji Bronisława Komorowskiego, które kosztowały Polaków miliardy złotych. Mówię tu o podwyżce VAT-u, zwiększeniu składki rentowej 2%, likwidacji OFE, czy o podwyżce wieku emerytalnego do 67 roku życia. To poważny problem w ogóle podejścia do prezydentury. Ja oczywiście się z tymi wszystkimi decyzjami podjętymi przez prezydenta Komorowskiego nie zgadzam i to bardzo głęboko. Niektóre uważam wręcz były zaprzeczeniem prezydenckiego mandatu. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zgodnie z artykułem 127 Konstytucji prezydent jest wybierany przez naród, to on powinien przede wszystkim służyć społeczeństwu, czyli narodowi polskiemu i Rzeczpospolitej Polskiej. No jak można mówić, że prezydent służy narodowi, jeżeli sam w kampanii wyborczej deklaruje, że nie jest zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego obligatoryjnie. Potem powtarza to jego kolega partyjny Donald Tusk w kampanii parlamentarnej, a następnie zaraz jak ta partia wygrywa wybory, wiek emerytalny zostaje podniesiony wbrew protestom społecznym. 2,5 miliona podpisów ludzi żądających referendum w tej sprawie. Prezydent to całkowicie lekceważy i podpisuje ustawę. No cóż tutaj mówić o prezydenckim mandacie? Przecież gdyby nie podpis prezydenta, to tej ustawy by nie było. W związku z czym jasną sprawą jest, że dołożył rękę do zmiany, która była antyspołeczna. Plus wszystkie podwyżki podatków, zwłaszcza podatku VAT, co też było zaprzeczeniem programu jego partii, to
było przede wszystkim uderzenie w najuboższych, bo jeżeli człowiek bogaty zapłaci za swoje zakupy w skali miesiąca, nie wiem, 50 czy 100 zł więcej, no to on pewnie tego nawet w portfelu nie poczuje, jeżeli ma dużo pieniędzy. Ale jeżeli emeryt, który ma 800, 1000 czy 1200 zł emerytury, ma zapłacić te 20 czy 30 zł więcej za zakupy w skali miesiąca, to odczuje to na pewno. I potem mamy taki skutek, że 30% polskiego społeczeństwa, 30% pacjentów w Polsce odchodzi od okienek w aptece z niezrealizowanymi receptami. I to nie są jakieś wymyślone dane, to są dane, które są oficjalne. Podawane. Chciałbym poznać jeszcze pana zdanie w kwestii katastrofy smoleńskiej. To był wypadek czy zamach? A jeśli zamach, to kto za tym stoi? Jak pan skomentuje informacje zawarte w książce Zamknięte akta S, które niemieckiego autora Jürgena Rotha, który pisze o zamachu, czy artykuł w Stuttgarter Zeitung, która napisała, że zamach był zlecony przez wysokiego rangą polityka, albo rewelacje Renata Sen. Jak pan to skomentuje? Trudno mi to jest w ogóle komentować. Jak wiemy, są różne pogłoski, jest też wiele w tej sprawie dezinformacji. Problem przede wszystkim polega na jednym. Sprawa jest niewyjaśniona i nie będzie się jej dało w moim przekonaniu wyjaśnić, dopóki w Polsce, w rękach polskiej prokuratury, w rękach polskich ekspertów nie znajdą się podstawowe dowody w tej sprawie. Tymi podstawowymi dowodami na dziś są czarne skrzynki, oryginały czarnych skrzynek i wrak samolotu. I to jest to, co Rosja powinna nam oddać. I o to my powinniśmy się starać. Już pewne wstępne starania zostały podjęte na arenie międzynarodowej, bo jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, o którą walczyliśmy i którą udało się uchwalić, która właśnie wzywa Rosję do zwrotu tych podstawowych dowodów Polsce. Nie ma już w moim przekonaniu żadnych podstaw prawnych do tego, żeby Rosja te nasze dowody i polską własność przetrzymywała. Dopóki tego nie odzyskamy, trudno mówić o wyjaśnieniu sprawy. I to powie każdy prawnik, że badanie oryginałów tych podstawowych dowodów jest warunkiem absolutnym tego, żeby można było wyjaśniać tę sprawę. Dziś nie wiemy i nie jestem w stanie powiedzieć, jaka była przyczyna tragedii smoleńskiej. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.